Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać maszynę do robienia koktajli mlecznych. W zestawie znajdziemy maszynę do robienia koktajli, sztuczce, szklanki, cztery tuby kolorowej ciastoliny pejduch i foremki. Maszyna do robienia koktajli składa się z wyciskarki do produkcji owoców, miksera do miksowania oraz maszyny do ubijania bitej śmietany. Aby stworzyć koktajl, należy wyprodukować w pierwszej kolejności owoce. Bierzemy ciastolinę i wkładamy do foremki. Nakładamy to, o tak. I mamy pomarańcze. Teraz robimy banana, również tak jak robiliśmy pomarańcze. Wykładamy formy pomarańczy i wkładamy banana. Teraz robimy następny owoc. Wkładamy do foremki ciastolinę i ogniatamy je palcami. Wykładamy formę banana i wkładamy truskawki. Usuwamy zbędne elementy. I teraz zrobimy winokrona. Znowu robimy w tej samej kolejności. I usuwamy zbędne elementy. Teraz przystępujemy do miksowania owoców. Wkładamy owoce do miksera. I zamykamy. Następnie kręcimy korbką w lewą stronę, aż wypełni się nasza szklanka wymiksowanymi owocami. Oto baza koktajlowa. Wystarczy tylko przyozdobić śmietaną. Następnie przenosimy naszą szklankę w miejsce, gdzie ubija się śmietanę. Wkładamy ciastolinę w kolorze śmietankowym do maszyny i wyciskamy odpowiednią ilość. I nasz deser jest gotowy. Wystarczy go tylko przyozdobić owocami. Do tego posłużą nam małe foremki umieszczone na maszynie. Teraz robię malinkę. I kawałek arbuza. Nasz deser jest gotowy. Wystarczy tylko włożyć łyżeczkę. Wy też możecie wytorować takie koktajle za pomocą tej wytwórni. To wspaniała, kreatywna zabawa. Powodzenia w tworzeniu koktajli. Pa!